W tym wideo opowiem Ci nieco o świadectwach morskich ENG-1 i ENG-1 i jakie są szanse na uzyskanie przez Ciebie takiego certyfikatu dla marynarzy w Polsce. No, dotyczy to głównie osób, które chcą pracować na jakichś jachtach czy jakichś innych jednostkach pływających pod patronatem Wielkiej Brytanii. Oczywiście zawsze możesz polecieć jakimś Ryanem czy innym do Wielkiej Brytanii. Tam raczej problemu mieć nie będziesz, mieć nie powinieneś. Z tego co wiem, kosztuje to około 80 funtów, no plus koszty dojazdu. Cześć, nazywam się Dariusz Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i tradycyjnie zacznę od zapytania mojego widza. Dzień dobry, przeczytałem na Pańskiej stronie artykuł odnośnie zaświadczenia ENG-1. Jeżeli dobrze zrozumiałem, wydaje Pan zaświadczenie, które jest równoznaczne z ENG-1 i jest respektowane w Wielkiej Brytanii. Dostałem ofertę pracy na statku rejsowym od firmy, która ma siedzibę w Wielkiej Brytanii. Będę wdzięczny za bliższe informacje. Dziękuję i do widzenia. Aby było jasne, ENG-1 jest wystawiany tylko przez lekarzy brytyjskich i nawet nie ma za bardzo procedury, aby lekarz mieszkający w Polsce, taki jak ja, jakoś te uprawnienia nabrał. Wierz mi, próbowałem, nie dałem rady, wysłałem jakąś aplikację. Aplikacje są dla lekarzy możliwe tylko wtedy, kiedy oni robią nabór, a w zasadzie nabór robią tam, gdzie jakiś lekarz wypadnie, czy mają jakieś braki kadrowe, ale na pewno braków kadrowych nie mają w Polsce. To co w sumie powinieneś zrobić, jeżeli będziesz pracował na jakimś brytyjskim jachcie czy statku i potrzebujesz tego świadectwa? Na szczęście Brytyjczycy są otwarci na świat i na ich stronie rządowej, takiej Maritime and Coast Guard Agency, znajdziesz countries whose medical certificates are accepted as equivalent to the UK medical certificate. Czyli tak tłumacząc na polski, kraje, których świadectwa morskie są akceptowane jako ekwiwalent ENG-1. Tych krajów jest około 40, a nawet nie około 40, tylko znalazłem dokładnie 40. I jak spojrzysz, to zaraz za Pakistanem w kolejności alfabetycznej jest wymieniona Polska. No, strona rządowa stroną rządową, ale jak to wygląda w praktyce? Wystawiłem już naprawdę kilkadziesiąt takich polskich, międzynarodowych świadectw, ale w zastępstwie dla ENG-1 i nigdy nie miałem jakiejś reklamacji co do mojego świadectwa. Nikt mi nie zgłaszał, czy chciał zwrotu pieniędzy, że mojego świadectwa nie uznano, a zażądano oryginalnego ENG-1. Ale ku przestrodze zawsze warto, abyś na wszelki wypadek zapytał się tego swojego armatora, swojego przyszłego pracodawcę, oczywiście powołując się na wspomnianą tą stronę rządu brytyjskiego. Link do tej strony umieściłem na swojej stronie internetowej na portalu badania lekarza medycyny pracy.com, gdzie opisuję zasady tych świadectw oraz w opisie do tego wideo, tak żebyś sobie kliknął i mógł zobaczyć. Na tym kończę. Jeżeli to wideo rozwiązało Ci jakiś problem, podziel się oczywiście na swoim portalu społecznościowym, ulubionym jakimś forum. No jeżeli mimo wszystko miałeś problemy z zaakceptowaniem świadectwa od polskiego lekarza, to napisz, w jaki sposób to załatwiłeś. Zrób to poprzez komentarz poniżej do tego filmu. Jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się na mojej stronie badania lekarza medycyny pracy.com. Jest tam zakładka świadectwa morskie, no i opisuję wszelakie świadectwa, które może polski lekarz wypisać, które są akceptowane przez społeczność międzynarodową. Także mówił Dariusz Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Sprawą jest pocieszającą, że naprawdę Polacy też otwarli się na świat. Bardzo wiele osób służy u zagranicznych armatorów, pracuje u zagranicznych armatorów, szczególnie osób młodych w stanie wolnym, prawda? chcących zwiedzić kawał świata i zarobić przy okazji parę groszy. No z innych jakichś przykładów mogę wymienić sprawy offshore'owe, pracownicy offshore'owi, Carnival Cruise Line, Caribbean, czyli karaibski Cruise Line, czy nawet Carnival Cruise Line brytyjski. Naprawdę cała kupa ludzi młodych, takich jak Ty, zarobiła tam parę groszy, czy parę funtów, czy parę dolarów i przy okazji zwiedziła kawał świata. Także jeszcze raz mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, uprawniony do badań marynarzy i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.